Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Duchu miłości, miłosierdzia, Duchu światłości, nieustannie Cię wzywamy. Przyjdź i oświecaj nas, bo bez Ciebie będziemy żyć w mroku. Bez Ciebie nic nie zrozumiemy. Bez Ciebie nie przyjmiemy z radością usłyszane dzisiaj słowo. Bez Ciebie je odrzucimy. Bez Ciebie, Duchu Święty, te słowo nie wyda w nas obfity i wieczny owoc. Dlatego błogosław nam teraz, Duchu Święty. Błogosław przez Maryję, Matkę Światłości. Przyjdź, abyśmy jaśnieli światłem, światłem Chrystusa. Tak jak apostołowie na górze Tabor. Szala Maria wehetol mahatelon. Santa Maria velcha lecha la laveria sol. Vala vetolo. Szalameche da szala. Kolejna niedziela, druga niedziela Wielkiego Postu. Wchodzimy coraz bardziej również w tą tajemnicę męki naszego Zbawiciela. Rozważamy Jego boleści, Jego rany, Jego krew, którą wylał za nas, Jego przebity bok, z którego wypłynęła krew i woda. Współczujemy naszemu Panu, bolejemy nad Jego cierpieniem. Chcemy przyjąć miłosierdzie, które płynie z Jego męki. Chcemy żyć miłością, która płynie z Jego krzyża. Chcemy, żeby nam przebaczył. Chcemy również z naszej strony wynagradzać Mu i pocieszać naszego Pana, który jest nieustannie obrażany także poprzez to pokolenie, czyli przez ludzi, którzy żyją na ziemi. Tak niewielu Go prawdziwie miłuje. Tak niewielu mówi do Boga, że jest dla nich wszystkim, że jest miłością ich życia i serca.
Ta miłość jest ciągle niekochana, odrzucana. Ta miłość ukrzyżowana ciągle jest zgardzona i deptana. Ta miłość jest niestety przez wielu nienawidzona. A miłość, a Jezus ciągle kocha nawet tych, którzy Go nienawidzą. On się nie zmienił. Ciągle jest taki sam. Gotowy zająć się każdym człowiekiem, każdą duszą, która prosi Go o miłosierdzie. Dlatego w takim duchu, w takim kluczu starajmy się przyjąć dzisiejsze Słowo Boże. W Starym Testamencie, kiedy otwieramy księgi prorockie, to na początku są takie słowa: Słowo Boże zostało skierowane do Jonasza, Jeremiasza, Daniela, Izajasza, Ozeasza, do innych proroków. A w Ewangelii Świętego Łukasza jest taki tekst: Słowo Boże zostało skierowane do Jana Chrzciciela. I dzisiaj również Słowo Boże jest skierowane do nas, do Ciebie i do mnie. Słowo życia. A co dzisiejsze Słowo życia mówi do Abrahama? Pan rzekł do Abrahama, żeby wyszedł ze swojej ziemi rodzinnej. On był Chaldejczykiem. Nie był mieszkańcem Ziemi Świętej. Był człowiekiem, który nie znał Boga żywego. Czcił bożki tak jak inni jego rodacy. A objawia mu się Bóg nagle. Abraham miał objawienie Boga żywego, prawdziwego. Nie wiemy, jak to objawienie w szczegółach wyglądało. Czy Bóg się mu objawił w postaci świetlistej, jak ogień, czy w postaci jakby człowieka. Tego nie wiemy. Chociaż możemy się domyśleć, że może właśnie w tej postaci pełnej światłości. Jako światłość. Jako ten, który jest światłością dla serca i życia Abrahama. Ten, który chce rozświetlić jego życie. Ten, który chce wpływać na jego życie, ale nie przymuszając go do tego, żeby on przyjął Słowo Boga, tylko żeby przyjął Słowo Boga zaufaniem, z pokorą, bez lęku. Przyjął samego Boga, który do niego mówi. Jakże błogosławiony Abraham, który otworzył się na Boga żywego i przyjął Jego Słowo. Jakże błogosławiony jest człowiek, do którego Bóg mówi. Jakże błogosławiony jest człowiek, który słyszy głos Boga. Dlatego widział tą postawę Pan, Bóg, u Abrahama i pobłogosławił go. Powiedział: jesteś błogosławiony, bo uwierzyłeś, że ja, Bóg jeden, prawdziwy, mówię do ciebie. Przyjmujesz z wiarą moje słowo. Dlatego Bóg mu mówi takie słowa: będę ci błogosławił. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić. Ale tym, którzy będą tobie złorzeczyli, ja będę złorzeczył. To znaczy, Bóg błogosławi tym, którzy błogosławią Abrahama, ale którzy chcą mu uczynić krzywdę, on ich surowo karze. Bo Abraham to jest wybraniec Boży, prorok, duchowy syn Boga. I takie zadziwiające słowa: przez ciebie otrzymają błogosławieństwo ludy całej ziemi. To znaczy, wszystkie ludy, które uwierzą we mnie, w moje słowo, jak ty uwierzyłeś. Niesamowite proroctwo, obietnica Pana Boga, Boga żywego, światłość świata. I rzeczywiście jest w Kościele Abraham czczony również jako święty. Święty Paweł potwierdza to błogosławieństwo, które Bóg udzielił Abrahamowi, i mówi, że wszyscy, którzy uwierzą w Jezusa, są błogosławionym ludem Pana. Jeżeli uwierzą na wzór Abrahama, otrzymują błogosławieństwo. Więc ta obietnica, którą kilka tysięcy lat temu została wypowiedziana przez Boga względem Abrahama, się wypełniła względem również i nas, tu obecnych.
otrzymujemy błogosławieństwo takie same jak Abraham. On jest nazywany duchowym ojcem wiary. Wiary Żydów, ale także nas, chrześcijan. Od niego zaczęła się szczególna historia zbawienia. Potem jego potomkowie, wiemy, że powstał naród żydowski, z narodu żydowskiego Maryja pochodzi, Józef, apostołowie, przede wszystkim sam Pan, Jezus Chrystus. Ale zaczęło się to wszystko od wiary tego człowieka. Gdyby ten człowiek powiedział, nie znam Cię Boże, ja mam swoich bożków, nie chcę iść za Tobą. Nie stałoby się to, co się stało. Jeden człowiek, który uwierzył. I co mu Bóg mówi? Właśnie zostaw tą ziemię Twojego ojca, ziemię rodzinną i idź do kraju, który Ci ukaże. I Abraham nie dyskutował z Bogiem, nie tłumaczył, że no tutaj ma rodzinę, no zostawi to wszystko, nie wie gdzie pójdzie, a może ten Bóg, który mu się objawia, to może nie jest Bóg, może to jest jakieś złudzenie, może właśnie to jest zły duch. Zostawiać to wszystko i opuścić, pójść w nieznane, wejść na drogę tajemniczą, na drogę Boga, która nie wiadomo jak się zakończy. Nie dyskutował, przyjął to wezwanie Boga, opuścił swoją ziemię, swój dom, swoich bliskich. Jest napisane, Abraham udał się w drogę, jak mu nakazał Pan, jak mu Pan rozkazał. Udał się w tą drogę. I wiemy, że doszedł do ziemi obiecanej, do ziemi świętej. Więc nasza wiara, wiara chrześcijan, jest to wiara, którą można nazwać duchowo, jest to droga. Wiara, która jest drogą. Wyjściem, pójściem w nieznane. Tak jak Abraham. Zostawienie tego wszystkiego, co mnie zatrzymuje. Tego, co stare. Do czego jestem przywiązany. Osób, rzeczy, miejsca. A pójść do miejsca, które wyznaczył mi Pan, który przygotował mi. Do miejsca wspaniałego, cudownego. Ale muszę wejść na tą drogę Pana. On wie, jak mnie prowadzić. On zna tą drogę. Ja jej nie znam. Ale Bóg ją zna. I na pewno tak myślał Abraham. Bóg zna tą drogę. Bóg ma tą mapę. Ja jej nie mam, ale On ma mapę do tej ziemi, która na mnie czeka. I duchowo mówiąc, tą ziemią jest oczywiście zbawienie, życie wieczne, Królestwo Niebieskie. To po prostu nieba. To jest niebo. To jest ta duchowa ziemia, do którą wprowadził ostatecznie Bóg Abrahama. Abraham jest w niebie. To jest ta ziemia niebieska, do której został zaprowadzony. Ta tutaj na kuli ziemskiej, no to właśnie to Palestyna, to ziemia święta. Ale on został prowadzony do tej ziemi niebieskiej, do nieba. Tam jest. Jako duchowy ojciec naszej wiary. Więc rzeczywiście Bóg mu pobłogosławił. We wszystkim, co czynił Abraham z wiarą, z miłości do Pana Boga, zawsze otrzymywało błogosławieństwo Boga. Nigdy nie, Bóg nie powiedział, odwołuję błogosławieństwo, będę Ci złorzeczył teraz, bo muszę Cię ukarać, bo nie uczyniłeś tego, co ja od Ciebie oczekuję. Nigdy tak Bóg nie powiedział. Zawsze Bóg mówił do Abrahama z wielką miłością, delikatnością, tak jak przyjaciel do przyjaciela, jak ojciec do syna, którego miłuje. I tutaj właśnie przechodzimy do Ewangelii. Właśnie ojciec, który miłuje swojego syna. To Bóg Ojciec, który miłuje Syna Bożego, Jezusa, Mesjasza. Dlatego ktoś może z Was się zdziwić, dlaczego ta Ewangelia jest w okresie Wielkiego Postu. Może raczej Ewangelie, które zapowiadają Jego mękę, albo nawet związane z Jego męką. 6 sierpnia co roku przeżywamy Święto Przemienienia Pańskiego, a tu nagle Ewangelia o przemienieniu. Dlatego, że męka Chrystusa, Jego zmartwychwstanie jest i przede wszystkim również to dzisiejsze wydarzenie, o którym usłyszeliśmy, to wszystko jest zapowiedzią naszego przemienienia. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, ten, który przemienił się na górze Tabor, nas chce przemienić.
gdyby nie umarł, gdyby nie cierpiał, gdyby nie krwawił, gdyby nie skonał i nie zmartwychwstał, nie byłoby nadziei na nasze przemienienie, na nasze zmartwychwstanie, na nasze odkupienie. Nie byłoby możliwości, abyśmy żyli w światłości Boga, ale w wiecznym mroku potępienia. Dlatego to wydarzenie jest tak piękne i tak ważne. Nie jest przypadkowe. Chrystus niczego nie czynił w sposób jakiś przypadkowy. A dzisiaj sobie pójdziemy na górę Tabor, a może tam się przemienię, zobaczymy. Może coś wymyślimy, coś wymyślę dla was. Takiego, żeby wam się podobało. Taka rozrywka dla was. Nie, Pan Jezus nie czynił rozrywek, sensacji, żeby się przypodobać ludziom. To wszystko było zaplanowane. To wszystko, co czynił również na górze Tabor, czynił dla Ojca, z miłości do Ojca i z woli Ojca. Na górze Tabor Chrystus objawił w swoim człowieczeństwie swoje bóstwo, że On jest Bogiem człowiekiem, że jest umiłowanym Synem Ojca, głos Ojca, to jest umiłowany mój Syn. Jego słuchajcie i dobrze, że Go słuchacie, słuchajcie Go dalej, słuchajcie Go zawsze, słuchajcie Go w czasie męki, w czasie śmierci Jego, w czasie po zmartwychwstaniu, zawsze Go słuchajcie. Każde słowo Jezusa jest tak cudowne, tak piękne, tak wspaniałe. Żydzi słuchali proroków, a teraz mamy słuchać Jego Syna umiłowanego, Jezusa. Oczywiście nie zaniedbując też słów proroków, bo one są nadal ważne, aktualne, bo one mówią o Chrystusie. Ale mamy słuchać teraz przede wszystkim Jezusa. Bo kiedy słuchamy Jezusa, On nas wewnętrznie przemienia. Duchowo jesteśmy wtedy przemieniani, kiedy przyjmujemy Jezusa i Jego Słowo, Jego naukę, Jego Ducha Świętego, Jego miłość, która nas rozświetla. Wewnętrznie więc w nas jest światło, w nas jest Jezus, Słońce. Jezus miał oblicze podobne do Słońca, tak? Opisywali to Piotr, Jan, Jakub. Jego szaty były prześwietlone światłem. Niesamowite, cudowne wydarzenie. Nawet słońce, kiedy latem świeci bardzo mocno w upalny dzień, kiedy wypala, można powiedzieć, z tym ciepłem ziemię, to nie jest tak jasne, jak Chrystus, który wtedy zajaśniał apostołom. Tylko, że jak to światło w czasie upalnego dnia, południa danego dnia, nie jesteśmy w stanie patrzeć na to słońce, bo możemy stracić wzrok, może wypalić nasze oczy. Ale tutaj Chrystus chciał, żeby Jakub i Jan i Piotr patrzyli na Niego. Że chciał przez to ich oczyścić, uświęcić, przemienić, uszczęśliwić. Chciał im pokazać, że ich Chrystus w przyszłości ukrzyżowany, zmartwychwstały, przemieni w pełni do końca. Będą jaśnieć Jego światłem, światłem zmartwychwstania. Będzie w nich Bóg mieszkał na wieki. W czasie modlitwy na mszy świętej, kiedy jest ofiarowanie, kiedy jest do kielicha wlewana woda, przede wszystkim wino, to jest takie słowo, przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Daj nam udział w bóstwie Chrystusa. Dlatego apostołowie na górze Tabor mieli już udział w bóstwie Chrystusa. I to jest zapowiedź tego, co nas czeka. Niebo to nieustanna góra Tabor. Więc ta góra Tabor ziemska była zapowiedzią tej góry niebieskiej, góry Tabor wiekuistej. Tam Chrystus, światłość wiekuista, jaśnieje wszystkim i jaśnieje w każdym człowieku i aniele, Jego światło. Bóstwo Chrystusa jest tam wszystkim objawione. Widzą Boga człowieka, Jezusa. I są słowa wypowiadane przez Boga Ojca do Jezusa, obłok świetlany, czyli obecność Ducha Świętego. To
też takie niezwykłe określenie, obłok świetlany. Obłok, który jest świetlisty, świeci. Czasami, kiedy czytam ten fragment, to mam takie skojarzenie właśnie czasami, kiedy jest piękne niebo, kiedy jest zachodzące słońce latem, to czasami pojawia się taki jakby pod wpływem słońca zachodzącego, kiedy są obłoki, te obłoki jakby świeciły. I osobiście mam wtedy takie skojarzenie właśnie, jak mógł wyglądać ten obłok świetlany, czyli ten znak, ten symbol obecności Ducha Świętego. Głos Ojca Niebieskiego, Chrystus objawia swoje bóstwo, świetlisty, jaśniejący jak słońce i obłok świetlany, Duch Święty, czyli cała Trójca objawia się apostołom. Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Wspaniała tajemnica naszej wiary. Więc oni mieli zobaczyć Chrystusa przemienionego, obok świetlany Ducha Świętego, symbolizujący Ducha Świętego, głos Boga Ojca. Mieli być przygotowani, mieli być umocnieni do tego, żeby Chrystusa potem oglądać umęczonego, cierpiącego, zranionego. Najpierw począwszy w ogrójcu, który krwawił krwawym potem, potem w czasie drogi krzyżowej, w czasie, kiedy umierał na krzyżu, żeby nie zwątpili, żeby wierzyli mocno w miłość ukrzyżowaną, światłość świata, światłość ukrzyżowaną. Żeby wiedzieli, że On, Chrystus Jezus, umiera z woli Ojca, ale całkowicie dobrowolnie na krzyżu, za nas. Gdyby tego nie dokonał, nie byłoby szans na nasze zbawienie. Wszyscy po śmierci byśmy szli do piekła. W związku z grzechem pierworodnym i naszymi grzechami osobistymi. To przekleństwo grzechu pierworodnego było tak straszne, że każdy by szedł do piekła. Naprawdę by tak było. Dlatego Chrystus tutaj przez ten tekst, to słowo mówi dla nas, że jest dla nas wszystkich nadzieja poprzez Niego. Każdy jest powołany do życia w światłości, do zbawienia, do szczęścia, którym już cieszą się oprócz Mojżesza i Eliasza apostołowie, przede wszystkim Maria Dziewica, Królowa Nieba i Ziemi, Matka Światłości. I zauważmy, że apostołowie byli przerażeni. Piotr może być troszkę mówi od rzeczy. Postawimy tu namioty dla Ciebie, dla Eliasza, dla Mojżesza, Panie. Wszyscy byli oni wstrząśnięci, bali się, lękali się, zakryli swoje twarze, pokłonili się do ziemi i nagle wszystko znikło. Chrystus podchodzi do nich, widzą tylko człowieczeństwo Chrystusa i mówi, nie bójcie się, uspokójcie się, czemu się boicie? Każde objawienie w Starym Testamencie dla wielu było tych, którzy widzieli, którzy może doświadczali obecności Pana Boga, którym Bóg się objawiał, byli przerażeni. Myśleli, że umrą, no bo Bóg się im objawia. Nie są godni widzieć pod różnymi postaciami, też pod postacią od krzewu gorącego widział Mojżesz Boga, doświadczył obecności Boga. I więc oni się bali, że może umrą, że skończy się to doświadczenie dla nich śmiercią, bo nie są godni, bo są nieczyści, grzeszni. A Jezus do nich podchodzi, uspokaja, jakby chciał im pokazać, ja was oczyściłem, przebaczyłem wasze grzechy, uwolniłem od grzechu pierworodnego. Byliście godni oglądać moją chwałę, moje bóstwo, oglądać świetlany obłok symbolizujący Ducha Świętego, słyszeć głos Ojca. Z woli Ojca to się stało, jesteście godni, nie bójcie się, nic wam się nie stanie. To jest zapowiedź tej chwały, którą będziecie oglądać kiedyś w niebie i którą będziecie również doświadczać w swoich duszach. Więc Chrystus dzisiaj mówi do Ciebie, do mnie, nie bój się, nie lękaj się. Przygotowałem dla Ciebie wspaniałe miejsce w niebie. Miejsce pełne światłości, radości, szczęścia. Miejsce, w którym nie będzie lęku i bólu. Podnieś swoje oczy, mówi do Ciebie Pan. I patrz na mnie.
Nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Podnieśli oczy. Dotknął ich Jezus. W Starym Testamencie na przykład Bóg, który objawił się w postaci jakby człowieczej prorokowi Danielowi, podszedł do niego i dotknął go, bo ten też był w takim stanie jak apostołowie i wzmocnił Bóg Daniela. I tak samo tutaj wzmocnił apostołów, dotknął ich, dotyk Jezusa, światłości, dotyk Boga. Więc podnieście swoje oczy, widzieli Jezusa, czyli to jest słowo dla nas. Mamy wpatrywać się, podnieść swoje oczy i patrzeć na Jezusa. I nie bać się, bo zauważmy, jaka jest teraz histeria na świecie, nawet niestety w Polsce, jakiś wirus się pojawił i już szaleństwo. Wszyscy się boją wirusów, albo prawie wszyscy. Taki jest strach, takie przerażenie, jakbyśmy wszyscy mieli umrzeć już niedługo. Taka histeria, taka panika, która przez media szczególnie jest tak nakręcana. Nie mamy się czego bać. Tak naprawdę. Ten wirus jest taki, potem się kiedyś pojawi inny. Taka jest Ziemia. Czekają ludzkość różne doświadczenia. Nawet tak zwykła grypa tak zwana jest przecież nawet gorsza. Więcej ludzi umiera tam na tą zwykłą grypę tak zwaną, na zapalenie płuc. Czy każdego dnia wypadka w Polsce więcej ludzi ginie niż z powodu tego wirusa. Więc nie bójmy się, nie lękajmy się. Miejmy wiarę. Także tutaj taka postawa zaufania. Po co nam nosić te maseczki jakieś, czy teraz co chwilę badać temperaturę, czy nie wiem, jeść czosnek i cebulę, albo odsuwać się od ludzi teraz, bo mnie zarażą. No to wszystko jest paranoja. Z tego, co tam też w ostatnich wiadomościach słyszałem, no to minister zdrowia uspokaja ludzi. To jest człowiek wierzący. Nawet zawierzył swoją pracę, ministerstwo, opiece Matki Bożej i tych chorych też. Jako człowiek świecki. Wspaniałe świadectwo jego wiary. Kilka osób jest zarażonych, ale nie grozi im śmierć, jest stan stabilny. Mają nawet większą opiekę. Można powiedzieć, że dobrze jest zachorować na tego koronawirusa, bo się ma o wiele większą opiekę niż inny chory. Tak się o niego troszczą, tak o niego, koło niego latają. Także na pewno nie umrze taki człowiek. Nie ma szans, żeby on umarł na tego wirusa. Tak o niego dbają, tak chuchają na niego. Więc nie bójmy się, mamy właśnie ufać Panu Bogu. W historii Kościoła, świętych, były przecież takie i świata też właśnie epidemie, dżuma, na przykład w XIV wieku. Mnóstwo ludzi zginęło, chyba 1/3 wtedy ludzi umarła. Kilkadziesiąt milionów ludzi. Albo taka grypa hiszpanka w czasie I wojny światowej, po I wojnie światowej, ponad 50 milionów ludzi, więcej niż w czasie I wojny światowej, gdzie zginęło 10 milionów ludzi ponad. Więc tym bardziej, że teraz sytuacja jest bardziej taka, można powiedzieć, właśnie opanowana, więc nie, tym bardziej się nie bójmy. Mamy ufać Panu Bogu, Jemu się zawierzyć, a jeszcze wrócę do świętych. Święty na przykład Franciszek w tamtym czasie też we Włoszech też był trąd. On się nawrócił i szedł do trędowatych. Był w stanie łaski, rozmodlony i pomagał im. Sam się nie zaraził, a nawet wiele osób pod jego wpływem, jego właśnie tej troski o nich, modlitwy, miłosierdzia, którym okazywał, zostało uzdrawianych. To jest ten kierunek, a nie, że my uciekamy się po domach, teraz chowamy, nie wiem, po parafiach jeszcze zamykamy kościoły, usuwamy wodę święconą z kropielnic, no bo będziemy zarażeni. No przecież to jest, no wybaczcie, że powiem, ale absurd. Tym bardziej mamy, jeżeli są takie doświadczenia tego typu, no to gdzie mamy szukać pomocy i siły, i zdrowia? U Pana Boga. Sakramenty, spowiedź, komunia święta, sakrament namaszczenia chorych, są także sakramentalia, między innymi woda święcona. Ja jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś zatruł się pod wpływem wody święconej. To jest lekarstwo dla naszych serc, dusz i ciał.
Jeszcze bardziej powinny być otwierane kościoły, jeszcze więcej wody święconej. I częstsza komunia święta. To jest lekarstwo na ten wirus i na każdy inny. To jest, tym jest nasze życie. A nie mówiąc już o tym, że jesteśmy ludźmi wiary, nawet jeżeli byśmy na coś zachorowali, na jakąś chorobę, czy to będzie ten wirus, czy inny, i umarli, to my wierzymy, że nasze doświadczenie choroby, cierpienia jest, ma być połączone z cierpieniem Chrystusa ukrzyżowanego. Ma być pewnym rodzajem dla nas też pokuty. Możemy ofiarować to Panu Bogu, możemy ofiarować to za innych też. I że, jak powiedział święty Paweł, życie dla mnie to Chrystus, a umrzeć to zysk. Więc jeżeli nawet umrę, przypuśćmy, nawet by się zdarzyło, na tego koronawirusa, ja nazywam tak żartem tego wirusa, wirus z koroną, no to spotkam Pana, idę do Pana, no to czego mam się bać? Po tamtej stronie jest Bóg, który mnie przyjmie z otwartymi ramionami, światłość. Chrystus przemieniony, Chrystus jaśniejący światłem, chwalebny, zmartwychwstały, który przygotował mi miejsce w niebie. Czego ja mam się bać? Żyję dla Chrystusa i umieram dla Niego. Jeżeli będzie wolą Chrystusa, żebym umarł na taką chorobę, dopuści do tego, pozwoli, albo zginął w wypadku, no to tak będzie, to ja to przyjmuję. A nie się będę bronił za wszelką cenę, żeby właśnie zdrowie i życie. No to tak postępują ludzie, którzy nie mają wiary. Za wszelką cenę chcą być zdrowi i nie chcą umrzeć. A co powiedział Pan Jezus? Jeżeli chcesz być moim uczniem, chcesz iść za mną, zaprzyj się samego siebie, weź krzyż i idź za mną. I błogosławiony jest ten, kto straci swoje życie dla mnie. Mamy stracić nasze życie dla Jezusa, a nie za wszelką cenę troszczyć się o zdrowie i życie właśnie w taki chory sposób, do przesady. Nie ulegajmy temu, drodzy kochani bracia i siostry. Nasze zdrowie, życie przede wszystkim jest w rękach Pana. Oczywiście, tak, to prawda, mamy się o to troszczyć, o zdrowie i życie, tak, ale nie do przesady. I swoje i innych. Nie za wszelką cenę. Mamy szukać właśnie życia, zbawienia i jak Bóg będzie chciał też to zdrowia u Niego, u naszego Pana. Wiemy, że niektórzy święci uświęcili się przez chorobę. Przyjęli chorobę jako właśnie wolę Bożą i stali się wielkimi świętymi. Między innymi Katarzyna Emerich, wielka święta mistyczka. Ona weszła na drogę świętości przede wszystkim wtedy, kiedy zaczęła bardzo ciężko chorować i była wręcz sparaliżowana. I ona składała świadectwo, że nie nawróciłaby się sercem do Pana Boga, nie byłaby tak z Nim zjednoczona, gdyby nie ta choroba. Także choroba może być błogosławieństwem. I odwrotnie. Właśnie jeżeli człowiek za wszelką cenę trzeba być zdrowy, no to może być jego bożkiem. To właśnie to nie szukam Boga, no bo on wierzy w siebie, w swoje siły i chce być zdrowy, chce żyć. I szuka różnych lekarzy, lekarstwa. No i właśnie jak mówimy, ta panika, która niestety i w Polsce jest, ale w wielu miejscach świata jeszcze większa jest nawet, no to jest dlatego, że ludzie nie mają wiary. I jeszcze takie świadectwo właśnie związane ze świętym Janem Bosko. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał o takiej historii świętego Jana Bosko w jego życiu. W Turynie też wybuchła epidemia, zdaje się, że to był tyfus, kiedy tam właśnie we Włoszech święty Jan Bosko żył, posługiwał i bardzo wielu ludzi chorowało i umierało. Bało się tej choroby i wielu ludzi nie miało pomocy, umierało samotnie, bo ta choroba była tak zaraźliwa, tak niebezpieczna. A święty Jan Bosko modlił się i otrzymał takie światło, co ma robić w czasie modlitwy. I Pan go oświecił, żeby wybrał swoich współpracowników, kapłanów i także innych świeckich, szczególnie też swoich też podopiecznych, młodych mężczyzn, żeby się wyspowiadali, żyli w stanie łaski i poszli pomagać tym chorym, albo ich właśnie pomagać, żeby nie umierali w samotności, żeby nawet doświadczyli uzdrowienia, albo żeby zmarłych chować, grzebać, ale żeby byli w stanie łaski. I pokaźna taka grupa w duchu wiary poszła właśnie pomagać tym chorym, cierpiącym. Wielu ludzi dzięki im zostało uratowanych od tej strasznej choroby i wyzdrowiało. Wielu zostało ze czcią pogrzebanych.
wielu, którzy przed śmiercią dzięki tym Bożym kapłanom i Janowi Bosko się wyspowiadało i umarło w pokoju. Ale zdarzyło się, że kilka osób się nie wyspowiadało, żyło w grzechach, nie posłuchali Jana Bosko i zachorowali. Ale przed śmiercią powiedzieli, że dlatego się stało, bo nie posłuchali świętego Jana Bosko, bo żyli w grzechach, ale teraz chcą się wyspowiadać, no i się wyspowiadali i umarli w pokoju. Ale złożyli świadectwo, bo nie byli w stanie łaski. Więc jakie piękne świadectwo wiary. Człowiek wierzący, który żyje w stanie łaski, i ma ochronę bardzo często nie tylko od tych duchowych zarazków, ale od tych także zewnętrznych, wirusów, bakterii, jest silniejszy. To prawda, że no właśnie, że jeżeli Pan Bóg pozwoli, no to też osoba wierząca, która jest w stanie łaski, zachoruje czy umrze na daną chorobę. Ale bardzo często właśnie jest tak, że kiedy jestem w stanie łaski uświęcającej, to mnie chroni od chorób duszy i ciała, od wirusów, od koronawirusa. Także nawet jeżeli by wszystkie wirusy świata rzuciły się na ciebie, a ty jesteś wierzący, jesteś w stanie łaski i prosisz Pana, niech twoja wola wypełnia się we mnie, nic ci nie zrobi żaden wirus. Wierz mi, drogi bracie i siostry. I odwrotnie, to też wykorzystuję też przy okazji tą panikę w związku z tym wirusem. Najgorsze są wirusy duchowe, a mało jest ludzi, którzy boją się tych wirusów duchowych, a one są najgorsze. Najbardziej groźne i straszne są podstępne, czyli zło, grzech, nałogi, szatan i demony. To jest najgorszy wirus. To jest najgorsze zło, które zabija duszę po cichu. To są najgorsze wirusy. Ten koronawirus to naprawdę to jest nic w porównaniu z tymi wirusami duchowymi. To jest nic, to jest śmieszny ten wirus w porównaniu z tymi wirusami duchowymi, które powodują choroby duchowe, a nawet doprowadzają do śmierci. Tego się trzeba bać. Wiemy, co Pan Jezus też powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, bo duszy zabić nie mogą, ale bójcie się tego, który może wtrącić waszą umarłą duszę, potępioną duszę do piekła, pod wpływem tego, że jesteście w grzechach. Żyjecie w grzechach i umieracie. Budzi się szatana, który potem może wasze dusze strącić do piekła. Więc Pan mówi, tego się bójcie, a nie bójcie się tego. Nawet przecież jesteśmy wezwani nawet jako wierzący do męczeństwa. Każdy. A tutaj się boimy wiruska małego. Do męczeństwa jesteśmy wezwani. Drodzy bracia i siostry, no to jeżeli, tak wybaczcie, że sami tak napawa smutkiem postawa niektórych ludzi wierzących, a nawet hierarchów naszych. Tak jak wspomniałem, żeby usuwać zalecenie nawet wodę święconą właśnie z kropielnic, czy komunia święta do ręki, a nie do ust, no bo żeby się nie skazić, no bo nie wiem, na jakie to jest myślenie, to przyznam, że dla mnie to jest dziwne myślenie. Pan Jezus zakazi kogoś, woda święcona zakazi kogoś. Wirusa nie ma w Eucharystii. Jaki absurd, nie? Że komunia święta to znaczy, może właśnie takie myślenie, że nawet w komunii świętej może być wirus. Kto to wymyślił? Naprawdę, to trzeba mieć taki umysł, żeby to wymyśleć. Wybaczcie, że tak trochę sobie żartuję nieładnie, ale, no ale to co to za myślenia? Gdzie właśnie jest postawa wiary, miłości, zaufania Panu Bogu? I potem się straszy wiernych jeszcze dodatkowo. I tak są wystraszeni ludzie tą paniką w mediach, a tu jeszcze się im dodatkowo jeszcze tak dokłada. Właśnie w takich czasach wielu wspaniałych ludzi Kościoła, których mamy także i w naszych czasach, dobrze, są tacy i biskupi, i kapłani, sprzeciwiają się tej mentalności tego świata. Ale były takie historie właśnie, jak powiedziałem o tych, między innymi tej dżumie czy innych. Kościoły otwierano, były adoracje, modlitwy różańcowe, otwarte konfesjonały, procesje eucharystyczne, czy z figurkami Maryi Świętych. I rzeczywiście w wielu miejscach zaraza ustępowała. Między innymi tutaj, niedaleko nawet sięgając Trzebniów, była taka historia kilka wieków temu, że tutaj też była zaraza. I tutaj mniej więcej gdzieś ten teren za nami, tutaj była ta miejscowość właśnie. I wielu ludzi umierało.
Ale wielu ludzi zaczęło wzywać Pana Boga i zaczęli błagać, modlić się gorąco, zamawiać msze święte, były procesje, były ludzie zaczęli pościć i wielu zostało uratowanych. Ale oczywiście ta miejscowość została potem spalona właśnie, żeby też potem nie było kolejnych zachorowań, ale wielu ludzi zostało ocalonych. I niektórzy, którzy są z Strzebniowa, są z pokolenia na pokolenie mają ten przekaz właśnie tej historii. Jest to historia prawdziwa, niedaleko stąd. Co ich ocaliło? Wiara. Nie czosnek, nie cebula. Nie masek, których nawet w tamtych czasach nie było. Tylko wiara. Nawrócenie się. To nas ocali. Dlatego między innymi ten wirus malutki, który straszy ludzi, jest między innymi z dopustu Pana Boga, żebyśmy weszli wszyscy na drogę nawrócenia. Na drogę do Pana Boga. Może szczególnie w tym okresie Wielkiego Postu. Pan Bóg dopuszcza, że tak trochę tak, żeby ludzie się troszkę pobali, ale wrócili do Boga. Nikt im i nikt nie pomoże, tylko w takich, tego typu historiach, wydarzeniach zawsze Bóg. Biegnijmy wtedy do Boga jeszcze szybciej, aby się jeszcze bardziej przytulić do Jego serca, rzucić w Jego ramiona, być z Nim jedno. I wybaczcie, że jeszcze tak przedłużę, jeszcze jedna historyjka taka krótka, już na koniec. Dzisiaj jest świętego Jana Bożego, taki święty, który żył w Hiszpanii, ale urodził się w Portugalii. I ten święty doświadczył właśnie wewnętrznego uzdrowienia z duchowego wirusa. Doświadczył przemienienia światłem Chrystusa. Był żołnierzem. Prowadził takie dosyć swawolne życie. Raz zdarzyło się, to było w okresie takim, kiedy był odpust ku czci świętego Sebastiana. Było bardzo wielu ludzi w kościele. On już dawno nie chodził do kościoła, przechodził koło kościoła, więc taki zaskoczony, że mnóstwo ludzi także na zewnątrz było. Ale jakoś tam z takiej ciekawości wcisnął się do środka, do kościoła, gdzie ludzie z zapartym tchem słuchali znakomitego kaznodzieju ówczesnych czasów Hiszpanii, świętego Jana z Avila z kolei. Głosił tak płomienne słowo na temat męki Pana Jezusa, na temat nawrócenia, że wielu ludzi płakało, było wzruszonych i nawróciło się, poszło do spowiedzi. I ten święty Jan, jeszcze wtedy nie święty, też poruszony, wstrząśnięty tym nauczaniem, tą homilią, zaczął krzyczeć, kiedy słyszał te słowa: to ja jestem grzesznikiem, zasługuję na potępienie. Zaczął wyć, płaczeć, rzucać się, drapać po twarzy, wyrywać włosy, szarpać swoje ubranie. Sądzę, że osobiście, że był wtedy uwalniany. Że był bardzo zniewolony i wtedy był uwalniany. Ale wielu ludzi myślało, że on zwariował, że oszalał. Mówił, że potrzebuje Chrystusa, że potrzebuje się wyspowiadać, że zginie bez Chrystusa. Właśnie jak szaleniec, piana na ustach. Zabrali go, związali go do, zaprowadzili, właściwie wynieśli do szpitala psychiatrycznego. W tamtym czasie szpital psychiatryczny to po prostu było więzienie, gdzie tych biedaków związywano łańcuchami, potem jeszcze bito, żeby się uspokoili, żeby nie wrzeszczeli, nieładnie mówiąc. I Jana też tak potraktowali, zamknęli w izolatce, bili go, głodzili, biczowali, aby się uspokoił, aby nie krzyczał, aby wyzdrowiał. Uważali, że jest chory. A on rzeczywiście zachorował. Zachorował z miłości do Jezusa. Został porażony miłością Chrystusa, dotknięty. Dostał, można powiedzieć, lekarstwo, szczepionkę duchową na chorobę, na swoją chorobę duchowego koronawirusa, którego miał w sobie, wirusa grzechu i zła. Dostał szczepionkę, lekarstwo, odtrutkę. Dlatego był tak szalony, ale szalony z miłości do Jezusa. Bo człowiek, który dostanie
kiedy się spotyka z miłością Chrystusa i dostanie taką dawkę, taką naprawdę mocną, no to zachowuje się jak nienormalne. Między innymi czasami i tutaj, i czasami na spotkaniach naszych, czy nie tylko naszych, bo w różnych miejscach też Pan Bóg tak mocno działa, czy jak słucha wiele osób tych nagrań, no to potem zachowują się jak nienormalni. W cudzysłowie. Dla innych oczywiście są szaleni. Krzyczą, płaczą, rzucają się na różne strony, bo miłość Boża ich uwalnia, dotyka tak mocno, uzdrawia. Więc no właśnie tą miłość przyjmijmy jako szczepionkę na koronawirusa, tego duchowego przede wszystkim, ale także fizycznego. I ten potem Jan, kiedy wypuścili go ze szpitala, myśląc, że już jest zdrowy, on dalej był chory na miłość Jezusa. Dalej zaczął szaleć, no bo gromadził chorych, cierpiących, bezdomnych w takim opuszczonym budynku z całej miejscowości Grenada i zaczął być dla nich bratem, ojcem, przyjacielem. Mnóstwo ludzi przychodziło do niego prosić o opiekę. On się za nich modlił. Wielu ludzi było też uzdrawianych, kiedy ich dotykał, modlił się, błogosławił w imię Jezusa. Zadłużył się też, bo właśnie chciał tym ludziom pomóc, więc brał na siebie różne zobowiązania. Raz zdarzyło się, że to było zimą, jakieś dziecko bawiło się nad rzeką i wpadło do wody, była lodowata woda i wskoczył, żeby uratować to dziecko i potem zachorował na zapalenie płuc. Ciężko zachorował, ale nie żałował tego. Cieszył się, że mógł to dziecko, tego chłopca uratować. Do końca był żarliwy w miłości, do końca szalony. Kto by coś takiego zrobił w naszych czasach, żeby uratować właśnie dziecko tonące? Może by się tacy znaleźli, ale niewielu. A również był taki cud, kiedy raz zdarzyło się, że w jednym z domów, który gromadził ludzi, był wielki pożar i było tam wielu chorych. Wielu uciekło, zostawiając tych biedaków na pastwę losu, na pastwę ognia. A ten biedny wskoczył do ognia, do tego domu płonącego i ratował wszystkich po jednego po drugim. I wszyscy ludzie, którzy byli na zewnątrz, byli przerażeni, bo ani on nie spalił się, ani ci, których wynosił. Wszyscy byli ocaleni. Ani nawet nie czuć było jakiegoś swądu spalenizny. Święty, rzeczywiście. Dlatego, że płonął ogniem miłości Jezusa, dlatego żaden ogień ziemski nie był w stanie go spalić. Opalił go ogień niebieski, ogień Jezusa przemienionego, chwalebnego, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego. Trafił go ten ogień do końca, bo kiedy go znaleziono zaraz po śmierci, to on klęczał z krzyżem. Niesamowite, to się chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło w historii Kościoła, żeby jakiś święty umarł na klęcząco z krzyżem. Na dodatek z uśmiechem na twarzy. I kiedy patrzyli na tego Jana, Jana już Bożego, bo tak go nazywali później, Jan Boży, od Boga, miał uśmiech na twarzy i jego całe ciało promieniało i pachniało. Tak umierają święci. Tak życzę sobie i wam, kochani, umiłowani, żebyśmy my tak żyli i tak umierali. Dla mnie życie to Chrystus, a umrzeć to...